Hejka kochani, w dzisiejszym odcinku ja, Czajnik, Rudy, Vera i Zwyklak gramy Pomylisz się, wpadasz do basenu. Każdy z uczestników ma przygotowane swoje historie i trzeba pamiętać, że tutaj można kłamać. Kto pomyli się, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, wpada do basenu. Jeszcze chciałabym wspomnieć, że film jest inspirowany od Friza. Bardzo podobał mi się ten content, więc chciałabym go kontynuować u nas na ekipie. Mamy przygotowane zielone i czerwone. Tak. Jako prawda fałsz. Zielone. Może być ciekawy, bo jest z nami Zwykły, jest z nami Rudy. A oni mają ciekawe historie. Tego dnia na zewnątrz było mega zimno, a temperatura w basenie to była tortura. Jeszcze na samym końcu filmu zaczął padać deszcz. Ja dalej nie wiem, jak my to przeżyliśmy. Zaczyna Zwyklak. To może być trudne ze względu na to, że ma bujne życie. Te historie mogą być wszystkie prawdziwe. Słuchajcie, wolałbym nie opowiadać tej historii, ale ja ją opowiem. Pamiętam, jakby to było wczoraj. 15 września 2020, kolejny mecz ligowy Tysowi Tychy. Ja byłem w takim gazie, myślałem, że kariera piłkarska jest przede mną otworem. 20 minuta meczu i co ja robię? Wybijam piłkę jednemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. On całym impetem pada na moją wspaniałą prawą nogę i zrywa mi więzadła krzyżowe, boczne. Ogólnie moja kariera piłkarska w tamtym momencie nie chcę tutaj przeklinać. Powiem wam tak, gdyby nie tamta kontuzja, pewnie dzisiaj by mnie tu z wami nie było. Ale cieszę się, że z wami jestem. Dał tyle szczegółów, że tam choćby jeden się może mylić z prawdą. I to może być, wiecie, wszystko może być kłamstwem. Kochani, głosujemy. Na 3-4 i każdy podnosi rękę. Boję się! 3-4. Co? Prawda? Fałsz, bo to była lewa. To była lewa noga. Dobra, ja mam z Julką Tywerę w każdym środku. Uwaga, 3-4, fałsz! 3-4! Ej, jest tak zimno, że musimy się wycierać, to żaden chyba problem daje. O, ja nie muszę. Nie wiem, czy widzieliście też, jak mi Julka, jak próbowałem ją podnieść tabelkę, łokciem oku potraktowała. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, bo na 500 000 leży sama za granicę. Może być ciekawie. No to moja historia jest sprzed kilku lat. Ilu dokładnie? Nie wiem. Nie, no nie dostosowałam. Przed moimi studiami pojechałam do Włoch do pracy. Pracowałam w hotelu jako pani sprzątająca. No i generalnie po pracy chodziłyśmy sobie z koleżankami na imprezki. No i raz się złożyło tak, że wracałam z imprezki sama. I podbiło do mnie jakieś dwóch gości. Zaczęli pytać, czy mam marihuanę. Ja powiedziałam, że nie. I generalnie wnerwili się i zaczęli mnie gonić z nożem. A ja spanikowana musiałam się, wiecie, biec i chować się pod samochodami, czekać, aż oni sobie pójdą. No ja już wiem. 3-4. Chodź, że to prawda. Bo to była Ola. To była moja kawałka. Pamiętałem, że coś o tej historii mówiła, tylko nie byłem pewny co. No i faktycznie to nie była ona. Ej! Tak nie możemy robić, Sebek! To jest trochę zabawne, ale trochę mi też... Miałam 16 lat, pojechałam ze swoją starą ekipą z liceum na wakacje do Gdańska. I to byli ludzie, którzy mieli... po prostu mieli pieniążki, w sensie rodzice mieli ich pieniążki jakby i wiecie, zamówiliśmy sobie zajebisty apartament dla 10 osób. W ogóle taki no kozak, że po prostu melasz miał być, a nagle podjeżdżamy. Jakby ja nie widzę w tym nic złego, żeby to nie było, ale nagle podjeżdżamy po prostu pod... No, niedokończone mieszkanie, gdzie były, wiecie, dwa pokoje, tam w ogóle były cały czas awantury, no nie za bardzo było ciekawie tam, ludzie też nie byli tam za ciekawi i było tak źle, że zadzwoniłam po tatę, żeby tata po mnie przyjechał do Gdańska, bo nie miałam w ogóle już pieniędzy, żeby wrócić, no i przyjechał. A to znajomi mieli pieniążki przecież, mogli ci dać na to. Coś tam śmierdzi! Tam było, że byliśmy pokłóceni. Połowy rzeczy coś pomyliłaś, a... No na bank, ja też tam. Instant fałsz. Tam coś na pewno poszło, że... Nie, to jeszcze raz. Prawda. Przecież ona połowę zmyśliła teraz. Nie, tam było słychać, że nie. Tak. Ja wiem, że w tej sytuacji ale to jest prawda. Dobra, 3-4, lecicie. Ale fun fact, Sybek widział, dlatego że już wtedy zaczęłam się z Sebkiem powoli spotykać i ja mu bardzo płakałam, dzwoniłam do niego i mówiłam, jak to jest strasznie, serio. Ale kocham was, stara ekipa, jak mnie oglądacie. Moja historia, moi drodzy. Jak byłem mały, nie pamiętam ile miałem lat, byłem w parku Hasanka obok mojego domu, nazywaliśmy to skatem i jechałem tam z górki takiej, tam był domek i taka górka była i się po niej jechało. To był taki Paweł. Ja jechałem na rowerze i go spotkałem. Jechałem tam, to jechałem na deskorolce z góry na dół i się przewróciłem i zwiłem sobie głowę i mam szramę na czole do tej pory. Ogółem mam Harry Potter? Tak, Harry Potter jestem i od tamtej pory pamiętam, że to były urodziny mojej mamy, to był ten dzień urodziny mojej mamy i przewiozłem ją dzięki temu karetką w jej urodziny, bo rozbiłem sobie łeb i w sumie karetka mnie wiozła do szpitala na strzywanie. Super! A świetnie! 3-4. To nie była dyskorolka. To nie była dyskorolka. Też od razu mi śmierdziało, że to nie dyskorolka. To od razu!
prostu śmierdziało mi, chociaż ja nie znałem go, jak on był mały. Fun fact kolejny, ja w tym samym miejscu też zrobiłam sobie wypadek, tylko że ja byłam na rolkach. Jedyna fałszywa informacja z tej historii to właśnie ta dyskorolka, bo jechałem na hulajnodze wtedy. Tam. No. Nienawidzę was! A ty co myślałeś, że fejura totalna? Nie miałem pojęcia, stwierdziłem, że pokażę tą rękę. Tego gościa obawiam się najbardziej, to będzie najtrudniejsza historia. Dobra. Rudy, dawaj. Dawaj, Rudy. Byłem kiedy ze znajomymi na wyjeździe, byliśmy busem, sobie podróżowaliśmy po Europie. No i dojechaliśmy w Grecji na podgórę Olimp. No i jakby musieliśmy wejść na sam szczyt, tylko że akcja była taka, że psy mi pogryzły dzień wcześniej u gościa, który nam naprawiał samochód, buty i zostały mi tylko klapki, więc musiałem w japonkach wejść i zejść na Olimp. Zrobiłem tam ze 12 przystanków, ale jak zobaczyłem babcię, która z laską schodziła z samej góry, mówię, nie no, zesram się, ale wejdę, a byłem strasznie gruby i już nie szło wejść. Bierę ręcznik. To nie tak wpadniesz. Za każdym razem. Mi się wydaje, że ja troszkę słyszałem kiedyś o tej historii, tak? Uważasz? Ja też uważam, że to jest prawda, ale ja się mylę w każdym. Vera ma 100% skuteczności, wszystko źle. Coś te psy z tymi butami tak, mi nie grają, no. Kurde, szczerze mówiąc. Nie, no to jest prawda. 3, 4, prawda. Nie, kłamstwo, bo 13 przystanków zrobiłem. Nie, no, serio, no. Serio. To wszyscy wpadają. 3, 4. O, Julka zgubiła tampona w basenie, szukamy. My chodzimy? Nie. Jak się rozstraszyło. A co wy robicie teraz? Wycieram się, bo za mnie wypiła tam. Czasy na moją historię związaną z Fame MMA i Krzysztofem Justyńskim również, a dokładnie nasza pierwsza gala Fame'u. Nasza pierwsza gala to była Fame 7. No niezwykłe emocje, to wszystko co się tam działo. Marcin Najman, Kasiusz Życiński. Gala jak to gala, no niesamowite emocje. To wszystko wywarło na nas takie wrażenie, że wow. No i co, skończyła się gala, przychodzi oczywiście do czego? Imprezy, do aftera. Ale uwaga, tutaj pojawia się coś takiego, że my nie poszliśmy na ten after, bo byliśmy zmęczeni. I tyle. Niech! Ja nie wierzę w to, że zwykły nie poszedł na after, bo był zmęczony. A użył liczby mnogiej, więc się przywiązał do tego. Może jeszcze już tak by nie poszedł, ale nie wierzę w to, że nie poszli, więc jest. Ja też jestem. Vera? Przemyślcie, to nie były czasy k***idowe i nie było aftera. A! Nie ma, nie, nie ma zmiany. No powiedzieli, że byli zmęczeni, a nie k***idowe. Dobra. Ale my nie poszliśmy akurat na 7 tak. Na after, bo nie chodziliśmy na początku na Fame, ale powiedzieli, tak, że się nie chciało, a nie chodziliśmy. No nie poszliśmy na after. No to jeszcze był człowiek taki głupi, że nie chodzi na... Dole. Ale wiedziałem, że to jest liderem. No to generalnie, kiedy byłam dzieckiem... Oho! Jakie to było? To znalazłam na moim podwórku myszkę, ale ja myślałam, że to jest chomiczek. I żeby sprawdzić, czy to jest chomiczek, to pomyślałam sobie, że przecież mieszkam w domu nauczycieli, nie? Pode mną mieszkała moja wychowawczyni, która była panią od przyrody. No i postanowiłam zabrać tę myszkę do jej mieszkania. No i weszłam z tą myszką, a ona jak ją zobaczyła, to no delikatnie się striggerowała. No i wskoczyła tam na sofę i chyba z tego co pamiętam, to na okno. No i kazała mi wypierniczyć. 3, 4. Pauz. Prawda? Nie skaczą! To pani od przyrody skakała! Jak ktoś słucha moich przygód, to powinien to znać. Pojechałam z rodzicami za granicę, a dokładnie na Słowację, na wakacje. Niestety tam, to nie były wakacje mojego życia, było okropnie. I przydarzyła mi się okropna sytuacja, a taka była sytuacja, że niestety ktoś mnie... Mam taki znamie i ktoś mi po prostu tym znamiem jakby... Znaczy naznaczył cię! No. I dlatego przez to mam znamie. Bo zostałaś naznaczona. Mam taką koronę. Co? Korona na bransolecie! Ktoś mi po prostu p***ał... Fałsz, k***y! A co podglądałaś mnie? No właśnie patrzyłam, bo ja nie chcę być w tej pozie. Jest! Julia, badam! Pierwsza zła historia! Wiecie dlaczego? Fałsz ze względu na to, że ja mam te znamie, ale to znamie zrobiłam sobie sama. Padaj! 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 No bo wszyscy zgadli! Nie wiedziałeś, że w to... Zostałem w domu, jak byłem mały, też nie pamiętam ile miałem lat, zostałem sam w domu. Był poza mną tylko mój pies, kropka, taki mały, rudy piesek. Byłem w domu, mama gdzieś tam pojechała z bratem chyba wtedy. I gdy byłem sam w domu, to na stole Daniel zostawił sobie ostatnią mambę. Miałem na nią ogromną ochotę, ja tą mambę zjadłem Danielowi. I to była mamba, żeby to było ważne. I upozorowałem, że zjadła ją kropka, to mój pies zjadł tą mambę. Upozorowałem to wszystko i potem, gdy wrócili, dozwalałem cały czas na psa i w sumie do momentu tego filmu zawsze walczę z Danielem, że to był pies. Jest, a nie, że to ja, a to byłem ja. Paweł. Prawda. Prawda.
Albo wiedziałem za koniec. Nie musiałem wpadać, a było blisko jedna osoba. No i Rudy, najgorszy Rudy, jego historię znowu. Byłem mały i chodziliśmy na taki stawik łowić sobie rybki, kijanki i tak dalej. No i żeśmy nazbierali tych kijanek całą taką wannę, jak jest dla dziecka. No i wszystko zostawiliśmy na strychu w domu, no bo tam nikt nie chodził, nikt nam nie przeszkadzał i mogliśmy sobie w spokoju tam hodować własne zaby. I potem dwa dni później, nie wiem, zajęliśmy się czymś innym i zapomnieliśmy o tym zupełnie. Sytuacja okazała się taka, że tam, nie wiem, tydzień później, czy tam ile to się kluje, nie wiem, ale wujek tam schodzi z dziadkiem, mordę na nas, że cały strych jest w żabach. A wszędzie żaby były, normalnie. Żaby, dobra, takie duże żaby? Normalnie żaby się powykluwały z tego cicierajstwa. Kochani, pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale, łapki. No i co, pamiętajcie, że na 500 tysięcy subów Julka sama jedzie za granicę, to będzie podstawę. To będzie naprawdę ciekawe. To nawet ja zasubskrybuję. Dobra. A do basenu wpada. Dobra, no 3, 4. Fałsz. To jest fałsz. Wypadł. No wypadł. Wszyscy w basenie! Nara!